tu mieszkałeś, zobacz, to twój domek, wchodź. Poznajesz zapachy? Tu mieszkałeś, kiciulek. O. On czuje tu mięso, bo tu było mięso. Zapachy mięsa wszędzie. O, znalazł mięsko. Nie, to stare mięsko, wczorajsze. Kicia. Z kościami. Chcesz tutaj? Będę się starał go tutaj codziennie przynosić. 3 razy dziennie, żeby się oswajał. Tu jest najwięcej zapachów kocich. No, tutaj to są kości, to on tu nie wyjdzie z tych kości. Nie, 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 nie. Nie uprzątnęłem tych kości, a on ciągnie do tych kości jak pszczoła do miodu. Jak pszczoła do miodu. Idź tam. Widzisz, ile tu masz zakamarków? Kiciulek. Ojej. Zanim nie nadążam. Gdzieś mi jest tyle zakamarków. Z jednej strony wchodzi, z drugiej strony wychodzi. Rano został z
Znowu zakropione oczko. A. Kubka czy siku? Kupkę. Szuka miejsca, dlatego zszedł. No dobra. Tak wygląda tu okolica. O, leci na osiedle. Zobaczcie. On leci na osiedle, czyli on tu się dobrze czuje. No, będziemy go obserwować. Gdzie on będzie chciał? Ej, już poleciał z drugiej strony. Chodzi, chodzi pod palety jak jeż. Tam jeże się chowają. Jeszcze jeża spotka. Kicia, chodź! O, jest tu. No ale chodzi jak wąż. Tu wchodzi, tam wychodzi. Mieliśmy się wczoraj zszyć. Tak. Chodź, kicia. Chodź, kicia. Chodź. Ojej. Chodź. Tam mu się pajęczyna przykleiła. Chciałem mu zdjąć. Smartfon wypadł. Całe szczęście nic się nie stało, bo po budowie. I na linoleum. I gdzie on? Kicia, gdzie jesteś? O, zobaczcie. On już tu jest. Chodź, ci tą pajęczynę zdejmę. O, idzie pieszczoch. Pieszczoch idzie. No, ciekawe. Pieszczoch, zobacz. Będziesz się opiekował, kicia. Będziesz się opiekował?
plackiem. O, już się odwraca, żeby go na ręce wziąć. Chodź, kicia. Chodź ci tą pajęczynę zdejmę. Chodź, o, zobaczcie. Zobaczcie. Aj robot, aj robot. W każdą dziurę wejdzie, wróci to samo miejsce, zadokuje się jedzeniem i znowu leci. Patrz. Pieszczoch, to jest nasza dzidzianowa. Ojej, wejdziesz na drzewo, na sam czubek? Tego dużego, to ja nie wejdę tam. No proszę. O Boże, o, o. Zobaczcie, no. Uciekł, pieszczoch się przestraszył. No tak. Będzie latał jak wiewiórka po drzewie. Rudy jest też. Będzie wiewiórkę udawał. No gdzie on nie wejdzie? Nie sądziłam, że mój świat może zmienić się aż tak. Dzisiaj wiem, to był znak. Możesz dostać ile chcesz, obmyśliłam dla nas. Ojej! Chodź ty, kurczę, no jak się trzymał. No i bym mu nogę wyrwał, tak się trzyma. Jak ty tak lubisz chodzić, to zrobimy coś. No, zobacz. Kicia. Chodź tu. No, to kot dachowiec, on będzie schodził głową w dół, nie tak jak Maciek. Chodź, chodź. Zobaczcie, chodzi głową w dół, widzicie? Proszę. 2 miesięcy nie ma, głową w dół schodzi, a Maciek ma 11 i nie schodzi. O. Jak mu się podoba. Patrz, jak mu się podoba. Autentycznie mu się podoba taka spinaczka. Ty, ty jesteś kot, czy ty wiewiórka jesteś? Kicia, co ty jesteś? Ty chyba wiewiórka jesteś. Za ręką jak schodzi. No. Pokażę z dala, jak to wygląda. Zobaczcie, to jesteś wysoko. Przeszło metr. No kurczę, tego się nie spodziewałem. On to w godzinę wszystkie kąty zwiedzi.
Jaki taki mistrz jesteś. Zobaczcie. No, Maciek do ciebie na przeszkolenie powinien przyjść. Maciek do placka. A mam cię. Ojej, aparat mi się przekręcił. Zdjąłem go, ale zaraz spróbujemy go tutaj puścić do tej chałupki. No, no nie da się ukryć, że on jest w żywiole. Jemu się to strasznie podoba tutaj. Zobaczcie. Jeśli on w pokoju, to będzie nieszczęśliwy, zobaczcie.